Był sobie człowiek. Jeśli wiek XIII był w Europie wiekiem katedr, to wiek XIV uniwersytetów. Nowe uczelnie rosły jak grzyby po deszczu. Otwarto je w Pizie, w Pradze, w Padwie, w Krakowie, w Wiedniu, w Erfurcie, w Heidelbergu, w Kolonii. A dużo wcześniej w Bolonii oraz Paryżu. Później w Tuluzie, Neapolu, Salamance i Lizbonie. Papieże przenieśli się z Rzymu do Awinionu. Plony były obfite. Liczba mieszkańców Europy wzrosła wielokrotnie i w końcu osiągnęła 100 milionów. Rezultatem był brak żywności. W 1315 roku klęska głodu pustoszyła Europę. Potem jeszcze gorsza była czarna śmierć, przywleczona przez genueńskich marynarzy. Biczownicy uważali, że dżuma to kara za grzech. Gniew Boga spadł na świat! Wszystko przez tych przeklętych Żydów! Właśnie! Właśnie. Zatruwają nam żywność! Rychl na każdego, kto skrzywdzi tych niewinnych. Ale nikt nie słuchał. W Awinionie umierało 1000 osób dziennie. Wszędzie leżały trupy. W ciągu 3 lat liczba ludności Europy zmniejszyła się o 1/4. W dodatku wybuchła jeszcze wojna stuletnia. Pod Krysi francuska jazda szarżowała tak zaciekle, że stratowała własną piechotę, aby później ulec pieszym angielskim łucznikom. Lecz rycerstwo francuskie nie uczyło się na błędach. Potem pod Poitiers znowu poniosło sromotną klęskę. Papiestwo się podzieliło. Urban VI rezydował w Rzymie, a Klemens VII w Awinionie i doszło do schizmy. Francja, Kastylia, Aragonia, Neapol i Szkocja poparły Klemensa. Północna Italia, Niemcy, Anglia, Polska i Węgry wolały papieża Urbana. W Oksfordzie proboszcz i teolog John Wycliffe głosił, że papieże walczą o tiarę jak psy o kość i że bogacą się kosztem wiernych. A więc arcybiskup Canterbury szybko go wyklął. I miejsce Wycliffe'a zajął John Ball. Piją dobre wino, jedzą biały chleb, a wy głodujecie i śpicie na ziemi. Musicie harować na te ich zachcianki. Racja! Słusznie! Racja! John Ball skończył w więzieniu. Rektorem Uniwersytetu w Pradze był Jan Hus. Dla niego liczyła się tylko wiara w Boga, a reszta była zwykłym pogaństwem. Bogaci księża to poplecznicy diabła, tuczący swe brzuchy i strojący się w ornaty. Papież Urban złościł się, słysząc te poglądy. To jakieś brednie, trzeba go wykląć! W Pizie zwołano sobór, cel zakończyć schizm. Jak? Przez wybór papieża, co dało w sumie 3. Wyklęty Jan Hus przybył na sobór w Konstancji z listem żelaznym od cesarza Zygmunta Luksemburczyka, ale zaraz go aresztowano, a cesarz nawet nie kiwnął palcem. Już przygotowywano stos. Śmierć Husa rozzłościła Czechów i zapoczątkowała wojny husyckie. Pomścić Husa! Pomścić Husa! Pomścić Husa! Pomścić Husa! Pomścić Husa! Kościół jak zwykle reagował z opóźnieniem. Wkrótce jego jedność miała pęknąć. W roku, w którym spalono Husa, rycerstwo francuskie znowu dostało baty. Tym razem pod Agincourt. Ah!
Uważaj, siłaczu! Jesteś cały? Mhm. Ale jadka. I co robimy? Chodźmy stąd. Aż strach tu zostać. Wyrzuć. Dobra. Wszystko. I od razu lżej. Tak? Trochę zgłodniałem. Kisam stąd. Na pomoc! Dawaj sakiewkę. Och, panie litości, proszę oszczędź na nas. Na pomoc! Zabić ich! No i co? A to? Ratunku! Pomocy! Uciekli! Ach, dzięki, mój wybawca. Nie ma za co. Dziękuję. Wiesz. Dzięki. Co to? Skaczemy? No, Co ty na to? Płyniemy sobie jak jacyś hrabiowie i nie zdzieramy łapci. Patrz! Ciągniesz barkę czy nie, ośle? Nie chcę. Co ja mam z nim zrobić? Wejdźmy i zobaczmy, co się tam dzieje. Dobra, a gdzie Forza? Pytam ostatni raz, dzierlatki. Gdzie jest złoto? Gadać, bo będzie źle. Na pomoc! Chwilunia, już idziemy. Właśnie. Brawo, doskonale. Zawdzięczamy wam życie. Może zostaniecie z nami, prosimy. Starzeje się, chłopcze, a ty nadajesz się na kowala. Nauczę cię fachu. Ten wielki jest śmieszny. Zgoda, zostajemy u was. To wspaniale! Hej! Do zobaczenia, mistrzu. Do widzenia, tylko uważaj na zbirów. Gdy Burgundczycy i Armaniacy wyżynali się nawzajem, Anglicy podbijali Francję. Delfin Karol władał częścią kraju. Nawet jego matka Izabela Bawarska odmawiała mu praw do tronu. Ojej! Pa, kochani, wychodzę. Cześć! Cześć! Już, proszę! He? To mój nowy wynalazek. Ale co to jest? Tak. Nauczę was polować w lesie. Spodoba wam się. Servus!
Dzień dobry! Dzień dobry! Do widzenia! Pa, pa. Zaraz! Uwaga! A ja wolę zbierać maliny. Ach! Pyszna! I ta też! Złapał się. Mam dwa ptaszki! A ja zająca. I tłumaczę, murze życie na wsi jest spokojniejsze. O, już idą! Mamy ptaszki! Mamo! Patrz! Hej! Dzień dobry panu! Witaj! Znowu przyjechał ten kramarz, mamo. Tkaniny, zioła, dywany, a świece dorzucam gratis. Mam też rzadkie pachnidła, przyprawy, mikstury oraz brokaty. A dla pięknej pani kawał prawdziwego jedwabiu za marne 5 su. O, nie, kochany, to za drogo. Co? Ja zapłacę. Cii. Mogę go pani oddać za darmo. O! Wyborny trunek. Zdolny młodzik. Jak zdrowie żony? Zdolny młodzik. Nie. Dla przyjaciół mam zniżkę. Do widzenia. Cześć. Och, ta przeklęta taczka urwie mi brodę. Co on znowu wymyślił? Chłopcie. Tak? Proszę. To mój nowy wynalazek. Obetniesz mi brodę, śmiało. No dalej. Odmłodniałem, nie? A to jest mój nowy zegar z napędem obciążnikowym. Zobacz. Tylko u mnie! Świeże, kruchutkie kurczaki, duży wybór! Wezmę tego. Kupujcie jabłuszka jak marzenie, to nie złudzenie! Delicje prawdziwe, no i nie są robaczywe! Te, odszczep się! Tylko u mnie świece sprzedaję, świece! Takich świece świecą szukać! A każda ma gwarancję i pali się 100 godzin! Szewcy urządzili wspaniałą procesję na cześć świętego Kryspina, a na odpuście kwitł handel. Na razie, przyjaciele. Ruszaj. Via. Chodźmy. Ach, napijmy się. A, jak ja lubię te gospody. Ale dziś tłum. Wędzone śledzie. Proszę skosztować, panie. Przepraszam. Jak się je to... Co? O kurczę. Wiesz, teraz będziesz śliczny. Stroiła barana. Tak. Be, be, be. Masz. Taki z siebie mądrala? Chodź tu. Be, be. Hurra, hurra, hurra! Słuchajcie! To niesamowite! Au! Słuchaj! Nikt w to nie wierzy! Gadają, że pewna młoda wieśniaczka zajechała konno do zamku Delfina w Chinon.
by ją sprawdzić, delfin ukrył się wśród dworzan, a na tronie zasiadł bogato odziany szlachcic. Lecz ona poznała delfina i uklękła, mówiąc, że przybyła wybawić Francję. Delfin dał jej oddział wojska ze swym najdzielniejszym dowódcą. Hurra, 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 hurra! Trzeba pomóc damie. Joanna ruszyła na odsiecz oblężonemu Orleanowi. Chce wykurzyć Anglików. My też ruszamy. Bez obaw, zawsze cało wracamy do domu. Czołem. Chłopcy są już duzi i pomogą wam w pracy. Nie moglibyśmy zawieść Joanny, co nie? Większość obrońców udręczonego Orleanu podupadła na duchu. Nagle Joanna przełamała linię Anglików i wkroczyła z wojskiem do miasta. Naprzód! Lecz w czasie szturmu na fort wroga... Do boju! To wiedźma! Pogalopujmy teraz do katedry w Reims, gdzie Karol zostanie koronowany na króla Francji. Widzę, że wszystko kapujecie, chłopcy, więc wy zaatakujecie stamtąd, a reszta stąd. I nikt się nie kapnie. Genialne, szefie. I teraz powieszę na tym szyld. Cześć, Pierre. Cześć, Guillaume. Przecież to niemożliwe! Przeklęty róg! No dobra, wy w prawo, a wy w lewo. Zaraz zarobicie strzałę. Nie trafiłeś, panie ślepak. Brawo! Brać wszystko, co zdołacie unieść, a potem podłożyć ogień. Jeszcze tu wrócimy, frajerzy! Do zobaczyska! No i co teraz? Cóż, hrabia da nam drewno na odbudowę. Wątpię, czy się zgodzi. Przecież jest naszym panem. I na pewno nas wysłucha. Jesteś naszym opiekunem, hrabio. Powinieneś nam pomóc. Żeby odbudować nasze domy, musimy mieć drewno. Nigdy nie dam wam drewna, kmiotki. Uważaj, hrabio, bo lud się wkurzy. Dobra, zgoda. Zapłaćcie 1000 zł. Ile? To za dużo. Skąd tyle wziąć? Chwileczkę, mam pomysł. Guillaume, udzielisz nam pożyczki? Oczywiście, bierz. Zaraz, tutaj brakuje jeszcze 2 monet. Co? O, ja to załatwię. O, nie, nie, nie! Dosyć! Przestań! Ojej, ojej! Gotowe. I jak? Nieźle.
domki jak marzenie, co? O, to chyba dezerterzy. Bierzemy go! Nasi przyjaciele postanowili schronić się za murami miasta. Tam było bezpieczniej. Hej, hej! Momencik! Kochani, jeszcze ja, zaczekajcie! Nie ma jak odpust na świętego Jana. A ja najwięcej zarabiam w dniu świętego Rocha. Już czas! Dzień dobry. Dobry. O! Cześć, koledzy! Czołem, Miluś! Stokrotne dzięki Bóg cię wynagrodzi. Dzięki, łaskawco. Łaskawco! Proszę. Bóg ci wynagrodzi! A to pech. Witaj, co słychać? Trędowaty! Trędowaty? Tu za tobą! I co ty na to? Ładny dom, nie? Ale gdzie są schody? Były na planie. Zaraz sprawdzimy. No i co powiesz? Nie lepiej jeździć windą? Raz w górę, raz w dół? Chcę schody, po prostu. Dobra, średniowieczny konserwatysto. Brawo! Zapraszam. Prosimy do oberży. Tym razem działa. O! Chodźcie tutaj. Ten jest o wiele lepszy. To zegar nakręcany. Widzicie jego trybiki? Ładne, nie? To? Wyskakują! Czemu mi się nic nie udaje? Wyleję te pomyje. I nagle mnie oświeciło. A, świetnie. Doskonale masz talent, chłopcze. Teraz dzięki prasie do winogron odbijemy twoją literę na kawałku pergaminu i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No tak, już nie trzeba przepisywać ksiąg. Wyborny miód. Druk ma przyszłość. Akurat miałem zwiewał, aż się kurzyło, mówię ci. Witajcie, moi drodzy. Witaj, przybyszu. Niestety mam dla was szalenie smutną nowinę. Joannę d'Arc spalono na stosie w Rouen. Wojna stuletnia wreszcie powoli dobiegała końca. W Paryżu tysiące domów legło w gruzach. W Limoges zostało 5 mieszkańców. Nad zgliszczami krążyły kruki, a wśród ruin buszowały wilki. W 1453 Gutenberg zaczyna drukować Biblię. W tym samym roku turecki sułtan Mehmed zdobywa Konstantynopol. Data upadku Bizancjum jest symbolicznym końcem średniowiecza. Rok wcześniej w Vinci koło Florencji urodził się Leonardo, przyszły geniusz renesansu.
Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka z OO. Reżyseria Paweł Leśniak, dialogi Dorota Filipek-Załęska, dźwięk Jerzy Rogowiec, montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Wystąpili Adam Ferency, Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Joanna Budniok-Felix i inni.